Smarowy mi zostawił na środku. Hej, się na join play games. A ze mną. Smarowy mi zostawił na środku. Można powiedzieć, pustyni. No, bez jedzenia, bez picia. Wygłodzony. Jedź na tą rekrutację, ty kierujesz. Już, pizda. Mam mniej minut niż... Wolałem tam czekać, szczerze mówiąc. I przyjechać do ciebie taksóweczką. O. Pięknie. Przynajmniej tu nie ma fotoradarów. I ostrożnie jedź. Wiesz, widzisz, że... No właśnie widzę. Dlatego mówię, żebyś ostrożnie jechał. Światła są całe. To widzę, że tylko ktoś się uderzył w tył. Ktoś ciebie uderzył tyłem. Tak, pamiętam. Nie, poważnie. Jak zajechałem, to przez... W ciebie lekko pukłem mi wtedy. Blacha by się wygięła. Żelazne łapki działają. Nie, chodzi o to, że kuj ci HP zbiło. No. Nie wyszłem. Czerwone masz. Tak. I muszę być grzeczniutki w taksi. Tym razem, bo ostatnio przez policję. No. Policja mnie sprowokowała. No, Widzę, że nie ja masz mnie sprowokowała. ladia. A po co mam mieć radio? Tak, drukuje się! OMG. Bo żyłem w takich czasach, gdzie Jestem. moja mama drukuje przepis z internetu. Najlepiej. Ja Yeah. też tak na sprawdzianie. Wyjąłem sobie telefon, na kolana go położyłem i na internecie sobie sprawdzałem. Ale mówię, czemu nie z Nie telefonu daj mi nie spokoju. czytać, tylko po prostu musi drukować, żeby z papieru czytać. Bo ona nie chce być tak jak ty. Kościół. Może. Co? Ale co? Jestem wściekłą feministką. Znowu to zgrywasz baba. An tak. W sensie, już wiem, o co ci chodzi. Pójdziemy tam dalej, bo nie ma fotoradaru. Mówię tak dlatego, że ostatnio Martin mnie wsypał. Co, bo złamałeś mi penisa. Utkaj się. Ty... Nie złamałem, ty tak powiedziałeś. Wbij mi BW, czy na to samo wchodzi nożem. To z tyłu, Ta. Co, nadal uważasz, że złamany? nie mam dość przy... Wydrukowało się! Kurde, zamiast ścisnąć Masz mikrofon, to brat. ścisnąłem słuchawkę na rozłączenie się. To nie złe jestem. Więc Marowy chce znać uczciwą pracę na moim odcinku i zobaczymy, jak zmienię się z gangstera w porządnego obywatela. Nie zmieni się. No, wiadomo, że to tylko chwilowe, prawda, Marowy?
Tylko zastrzyk, to będzie zastrzyk gotówki w legalną prorobotę, bo nielegalnia się już szykuje. Tak. Lecę do wiadomo i bliżej go, żeby się przyjął, a nie tu dupę. Ej, wiecie, czym mi się kojarzy smarowe? Ze smarem. Nie, z obijaniem dupy. Ty lubisz tam być obijany. Obijany w ściemie i przez Martina. No, żebyś wiedział. I będzie tylko fap, 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 fap. Dobrze,
Jak? No, a wiesz co, Martin, wiesz... Smolo, w czym ci powiem? Wiesz, co ci powiem, serio. Serio, jesteś nawet fajny. Nie, fajnie, że zrobiłeś odcinek, tak... Smolowy, gdzie jesteś? Tam... Smolowy, gdzie jest? No, na górze jest, pedałem. Aha. W sensie na dachu? Tak. To zaraz, powiedz, kiedy będziesz tak chcą, to wyślę ci fajne zlecenie. Dobra, takie ci walne, że naprawdę się uśmiejesz. Ej, proszę, zdaj. Dobra. Daj! Ja nie chcę do taksy. Nie no, pytaj. Weź. No, mogę ci powiedzieć, bo on otworzył forum i ci mówi wszystko. Statusy. Ziomek. Nakazy. Zakazy. Dawaj. Chyba, że pipa jesteś. Bo on wie, że mnie przyjmie. Czemu? Chyba, że baba jest. No. S5. Wyruszam na to mu... Fadon, to ty szybko powiedz mi dobrze. Ja mam wszystko w główce. Dobra. Koniec przerwy. Dawaj, dawaj. Kopie! No das! Napiszę mu zaraz, nie masz jaj i tyle. Napiszę mu, że nie ma jaj i się stąd zmywam. Bo to nie... Jaj, nie masz. No. Jasne. Jasne, dobra. On mi... Weź forum, sprawdź, czy jest taki jak S9. Bo ja takiego nie znam na pewno. Mm-hmm.
Dobra. Ważne informacje. Statusy taksi. Tak, to szybko. Jakie auto? Żadnego auta nie ma. No to co nie stał? Oj, Marcin! Bo krew jest... Bo krew jest swag. S9 to mam wpisać swój nick, dobra. Jak Smarów? Powiedział, że zaraz. Jeżeli zapoznałeś się z mindami, i tak tego nie zminduję, ok? Regulamin taksy i już wiem wszystko. Ja zawsze kopiuję od innych. Zobaczyć, czy Wader został wydalony. Sprawdza. Jak to wygląda? Co? Gdzie o niego pytają? Czekaj, że szuka, zobaczę. Walder. Walder, nie ma cię na liście. Zostałeś wydalony. Wydalony z taksi na chuj. Na chuj mi to. Ta taksówka głupia. Tak, nie wypłaca... Halamus. Nie wypłacałeś... Ty jest marowy, zamknij mordę. Nie wypłacałeś... Chcesz się pizgać? Chodź. Ej! Lewa ma minus, nie chcę niech sobie usunie minusa. Regulamin to mam tak. Będziesz mi dyktował to, co ci napiszę, dobra? A co ja ci będę dyktował? Wyślę ci screena, wyślę ci zdjęcie tego, tych całych S-ów i tak dalej, żeby, bo wiem, że to kiedyś się robiło. Status, mówi ci, status 5, wyruszam na miasto. Status 5. Wiem. Tak. S9 to mam wpisać dwa razy swój nick. Dobra. Taryfa. S9. Powtórz dwa razy swój nick. I czy zapoznałeś? Grając sobie. Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Gry, nawet te singlowe, zmieniają się lub planują zmienić się w usługi, stając się kopalniami mniejszych lub większych zawartości dodatkowych. To oczywiście opłacalna sprawa, przynajmniej dla twórców dużych tytułów z ogromnymi fanbase'ami. Z drugiej strony pojawia się też cały szereg MMO opierający się na kilku modelach zarabiania. Od dawna klasycznym stylem opłacania rozgrywki był abonament, comiesięczne opłaty, tak jak w przypadku kultowego World of Warcraft. Buy to play, które wymaga jednorazowego zakupu, jak The Elder Scrolls Online czy Guild Wars, oraz free to play, które najczęściej gromadzą fundusze licznymi płatnymi elementami kosmetycznymi, oby, czy drobnymi dodatkami. I to właśnie między innymi tymi ostatnimi zajmiemy się dziś, gdyż czasem zdarza się, że podczas ogrywania darmowego tytułu trafiamy na pewną nieprzyjemną stronę. Ale trochę nudno się robi, że sam siedzę w ogóle na polskim GTA 5.
No więc wbiję na PRL. Nie jest to oczywiście standard. No co na PRL, a jak tam nie mam wyciągać broni, co? Spotykamy tę praktykę najczęściej. Takie GTA Online nie posiada tej granicy pieniężnej w żaden wyraźny sposób, bo przecież całą kasę zarabiamy poprzez wykonywanie misji, wyprzedawanie zawartości magazynów naszych nielegalnych interesów, czy, co jest o wiele bardziej opłacalne, razem ze znajomymi robimy w kółko te same napady. Tyle tylko, że jeśli gracz chciałby wyrabiać z namnażaniem dolarów tak, by wykupić wszystkie dodawane interesy, rozwijać swoją firmę czy nawet kupić sobie wymarzony jacht, zmuszony byłby na proces bezlitosnego grindu, powtarzając w kółko te same zrobię akcje. To na full, tutaj niech żyje gang, ma czelek. Sięgamy po karty Shark, mogące zasilić nasz portfel za prawdziwą gotówkę, tak by cieszyć się w pełni nadchodzącym update'em. Gry mobilne stały się świetnym przykładem, jak wykorzystać potencjalnie darmowy model rozgrywki. Klasycznie już w naszej ulubionej grze logicznej w pewnym momencie zauważymy, że dalsze poziomy dostępne będą jedynie, gdy wykupimy je w in-game'owym sklepie. Paczka losowych postaci do ulubionej bijatyki? Ale to nie największy problem całego tego ambarasu. Gorszą sytuacją jest stawianie gracza w obliczu prostego wyboru. Czekaj 24 godziny lub zapłać. Nie tak dawno omawiany przeze mnie mobilny Harry Potter Hogwarts Mystery rzucał w nas takim ekranem praktycznie co kilka kliknięć. Choć jasne, mogliśmy płacić zgromadzonymi zasobami kryształków, to te znikały szybciej niż czekoladowe żaby w dormitorium otyłych czarodziejów. Jest to swoiste celowanie w najczęściej młodych graczy, tych, którzy nie grzeszą cierpliwością i liczą na ciągłą rozgrywkę bez dodatkowych przestojów wymuszanych przez deweloperów. Clash of Clans czy nawet Westworld wymagają w pewnym momencie, zazwyczaj po samouczku, by gracz czekał na zakończenie budowania nowych konstrukcji wymaganych do dalszego rozwoju. Dodajmy do tego, że rozbudowywania własnej osady, system rywalizacji. Musisz być mocniejszy od wroga, a liczy się czas. Czy w takiej sytuacji zapalony mobilny gamer nie sięgnie po kartę kredytową? Wizytówką darmowych mobilek są też masowe formy monetyzacji poprzez umieszczanie horrendalnych ilości reklam. Kilka kliknięć i bum, oglądamy zwiastun zupełnie nieinteresującej nas produkcji. Być może na pierwszy rzut oka nie płacimy fizyczną gotówką, ale nasz czas to również pewne liczby rosnące na kontach producentów. Obejrzenie reklamy w zamian za garść specjalnej waluty, która ułatwi naszą rozgrywkę, czy darmową skrzynkę, z której wyleci nowy bohater lub kilka niezbędnych nam przedmiotów. Nie zapominajmy o wyjątkowym przykładzie, jakim jest mobilny Dungeon Keeper. $15 albo 9 dni czekania na zakończenie budowy. Ale przejdźmy do samych gier MMO, które reklamują się darmową formą, kamuflując wspomnianą ścianę w najróżniejsze sposoby. Przykładowo takie Let It Die od Grasshopper Manufacturers, czyli darmowy kooperacyjny Souls-like dla posiadaczy PS4, mimo rozgrywki opartej na backtrackingu i konsekwentnym uczeniu się gry przez śmierć, oferuje możliwość zakupienia dodatkowych coinów wskrzeszających naszego fightera w sekundę. Nie musimy martwić się o zwłok, grinding poziomu zupełnie od zera, wystarczy użyć przedmiotu. I choć podstawowa ich ilość od początku gry wystarcza na losowe, acz frustrujące starcia z mobami, tak prawdziwa jazda rozpoczyna się przy wysokolevelowych boss fightach. Jeden zły ruch po wielu godzinach rozgrywki i koniec. Jeśli nie mamy żetonów, wracamy do punktu wyjścia. Jest to metoda opierająca się na wykorzystywaniu frustracji gracza. Drobny paywall celujący w tych, którzy nie mają czasu, by ponawiać próby przejścia całości po raz kolejny. Nieco brutalnie wygląda to w MMO DC Universe Online. Osadzone w komiksowym uniwersum RPG sieciowe przedstawia nam prawdziwą zabawę dopiero po zdobyciu 30 poziomu, bo to poza podstawowymi miastami czy instancjami oferuje nam atak na Gotham, piekielny wymiar Trigona, czy nawet przygody w Atlantydzie. Nikogo mnie dostępu nie ma. Tylko Mikołaja odcedzał pierogi, poparzył se nogi. Jak dostałeś się? Ta. Dobra. Ale ja nie chcę do taksy. Napisz mu, że nie chcesz, że ty kolegę podwoziłeś. Niech pyta ciebie, ja nie chcę, ja wychodzę. W sensie wychodzę z budynku.
nikogo mi nie żal. Tylko mi to ochłania. Ocen za obie rogi. Po parzymce nogi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nikogo mi nie żal. Wyobraź sobie, co by było, jakbym był lider. To by było dobre. Wiesz, pijasz do nas. Dobra, jestem Nygusem. Jestem stary taksówkarz. Ty, nie można usuwać sobie. Po 1500 minut dostanę do... Czekaj, za dwóch. Za dwóch.
smarowy. Czekaj, zaraz płacę pieniądze. Bo mam. I tym oto pięknym. Premierem. Oto tym, że jednak smarowy może się dostać do taksy. Kończymy odcinek. To niezłe.